Dzień dobry. Czy możesz nam się przedstawić i coś o sobie powiedzieć? Tak, no to tak. Mam na imię Kamil, mam 16 lat. Chodzę do gimnazjum w Przysusze. Uczęszczam również do szkoły muzycznej w Różkowicach. Interesuję się muzyką, gram na gitarze od kilku dobrych lat. Szkołę puzon, pianino i śpiew. I ostatnio wykonywałem piosenkę Macieja Silskiego, którą chciałbym zaprezentować. A czy gdzieś już wcześniej pokazywałeś się w większej grupie ludzi? Tak, byłem na paru castingach wcześniej w innych programach. Okej, to w takim razie zanim zadamy Ci wszystkie pytania, to musisz dać nam szansę, żebyśmy mieli powód do zadawania pytań i występu do dzieła. Podoba też mi się to, że jednocześnie grasz i śpiewasz, tak? To jest twój duży atut, bo rzadko jest tak, żeby wokalista też grał i śpiewał jednocześnie. To jest naprawdę trudne, więc to mi się bardzo podoba. Wada masz spoko, ale też zgodzę się z tym, żebyś popracował nad dykcją, tak? Żebyś bardziej szerzej otwierał usta, żeby ten tekst był bardziej zrozumiały. Mhm. Ale ogólnie spoko, podobało mi się. Masz taki głos, że można ciebie słuchać. Dzięki. Aniu? Dla mnie super. Chłopak z gitarą do tego śpiewający, ja to kupuję ekstra. Dziękuję. No dobra, to ja się teraz troszeczkę poznęcam nad tobą. Dla mnie zacząłeś fatalnie, dlatego że zaskoczyłeś mnie. Nie byłem przygotowany na twoją barwę głosu, do niej się trzeba przyzwyczaić, jak ktoś jej nie słyszał. Co nie zmienia faktu, że jest niezwykle oryginalna i niezwykle ciekawa, ale stanowi ogromny element do bardzo ciężkiej pracy, bo z tego potencjału, który masz, prawdopodobnie po ciężkiej pracy, nie po malutkiej, osiągniesz duży sukces za kilka lat, pewnie za 5-6 lat.
Może szybciej. Która jesteś, Kasia? Trzeci gimnazjum. Całe życie przed tobą. Jesteś na przykład 14 lat młodszy od Rafała Gniemasińskiego. To jest twój atut. Kamilu, dobrze. Był taki moment, kiedy w piosence zaśpiewałaś o i od tego momentu zacząłeś mi się podobać w tym swoim śpiewie. To było sympatyczne, może dlatego też, że ja się przyzwyczaiłem do tego twojego oryginalnego głosu. Poza wokalem nie chcę się mądrzyć. Jeśli chodzi o twój wygląd zewnętrzny, to masz do dopracowania wiele elementów, ale on się może dziewczynom podobać, bo jest taki ptyś, nie? Dziewczyny kupują taką, tak? Ania takiego urodę ptysia w kratkę. Ania kupiła. Dobrze, to teraz oceniajmy. Poproszę najpierw Rafała, jesteś na tak czy na nie? Ja jestem na tak. Aniu. Tak. Kasiu. Trzy razy tak. Pamiętaj jednej rzeczy, że ja jako przewodniczący jury mogę absolutnie zakwestionować głosy moich kolegów w jury i tym razem niestety tego nie zrobię. Gratuluję ci. Zapraszam po bilet. Dziękuję bardzo. Jak się czujesz po tym występie? Czy jesteś zadowolony z tego, co przedstawiłeś jury? Tak, jestem z tego bardzo zadowolony. Otrzymałeś bilet do półfinału. Jak się z tym czujesz? Jak emocje? No na pewno już zeszły. Na scenie było trochę gorzej, ale bardzo sympatyczna atmosfera tutaj panuje w całym klubie. Czy zgadzasz się z oceną jury, na przykład z tym, że początek jakości nie poszedł? Tak, zgadzam się. Trochę zżarł mnie stres. A co powiesz na te przygotowania, które zaproponowano ci przez jury? Czy rzeczywiście czujesz, że potrzebujesz jeszcze troszkę przygotowań przed następnym występem? Sądzę, że tak. Przygotowania, ciężkie przygotowania. Wydaje mi się, że będzie dobrze. A co zaprezentujesz w finale, jeżeli się do niego dostaniesz? Szczerze mówiąc, jeszcze o tym nie myślałem. Nie myślałem w ogóle, że to się dostanę do półfinału, a jestem z tego bardzo zadowolony. I pozostaniesz przy grze na gitarze akustycznej i swoim wokalu? Tak, przy tym pozostanę. I dziękuję ci bardzo. Dzięki.